Witam w kolejnym filmiku. Jestem rozżalona. Aha, obraz oczywiście pełny ekran. Jakby kogoś interesowało, jak ktoś jeszcze nie dotarł do takich informacji, to tak, nagrywam telefonem, chociaż mam kamerę, ale z różnych powodów odsyłam do tego filmiku. Tak oto nagrywam. Jestem rozżalona, bo zapał, na który tak liczyłam, ze sobą zabiorę. Czyli Memo, Russian Leader, ma być to zapach tajgi, lasu, borówek. Niestety kurier mi uwięził oddając to sąsiadce, z którą nie mogę się niestety zgrać. Także po prostu jestem rozżalona, bo niestety ze sobą nie zabiorę. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się tego, ustalałam z kurierem, że muszę to dzisiaj odebrać z różnych powodów. Tak bardzo liczyłam, że ten zapach ze sobą zabiorę, ale nic, nie sprawdzę, czy mamy tajgę, czy mamy borówki, czy ten przepiękny las. Nie sprawdzę, czy to będzie kolejne memo o super parametrach. Jestem bardzo rozżalona, bo ustalałam, że ma tego nie robić, że zgramy się po południu i ja to odbiorę osobiście. No nic, w każdym bądź razie rozważania na temat marki Memo odbędą się w czasie bliżej nieokreślonym późniejszym. Liczę, że to będzie taki prawdziwy zapach na wilka, w ogóle fajna aura. Można tak fajnie wieczorem nagrywać, klimatycznie. Ja mam może wieczorni Beaufort Phantom 5 wciąż oraz testuję pewien nowy nabytek z ryżem, muszę przyznać, bardzo udany. Włoskiej mało znanej marki. Także zapraszam serdecznie i na filmiki o Memo, i na filmiki o owej marce, której to mam trzy zapachy. Miało być cztery, ale niestety jeden został wycofany z zakupu.